Państwa gościem Radia 5, Józef Stankiewicz, wójt gminy Krasnopol. Dzień dobry, panie wójcie, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie wójcie, jakie jest pana stanowisko dotyczące wiatraków, których no, mamy już sporo w naszym regionie? To na terenie gminy Krasnopol też chyba taka mała wojenka jest wiatrakowa. Tak, oczywiście. Jakie jest pana stanowisko? Proszę pana, może zacznę od tego. Gdyby, proszę pana, samorządy miały dofinansowanie na wszystko, na wszystkie zadania, które na nas spływają ze szczebla centralnego, na pewno by nikt nie poszukiwał inwestorów takich i nie psuł sobie zdrowia i, że tak powiem, no, kontaktów z mieszkańcami i wiele innych rzeczy, proszę pana. Do tego zmusza wszystkich sytuacja finansowa. Na samorządy gminne spływają na okrągło zadania kierowane przez administrację centralną. Nowe obowiązki, za tym tak, nie idą pieniądze. Za tym nie idą pieniądze. Kasa się tak kończy. Uczucia, powiem panu szczerze, uczucia mam mieszane. Ale najdziwniejsze to jest to, że, proszę pana, miejscowi mieszkańcy, rdzenni mieszkańcy gminy są zainteresowani tym. Na przykład na Krasnopolu ci, którzy podpisali umowy z Gameso, oni czekają wprost, oni dopominają się, kiedy to będzie, kiedy to będzie. Ludzie chcą zarobić, poprawić chcą zarobić, swój byt, tak, bo pieniądze, to żywa gotówka. Tutaj, proszę pana, powstają różnego rodzaju stowarzyszenia ludzi z zewnątrz, którzy mieszają, buntują mieszkańców gminy. Ale też chyba po części mieszkają na terenie gminy. Po części tak, po części tak, ale to są ludzie niezainteresowani właśnie wiatrakami. Proszę pana. I to tutaj dużo krwi psują mieszkańcom ci właśnie te stowarzyszenia. Na przykład tu nie na terenie gminy jest jedno stowarzyszenie, które dwa w tej chwili, które są w gminie. Jest stowarzyszenie Bokrze Stare, to jest gmina Puńskie, stowarzyszenie Suwałki, gdzieś tam Mełka, Augustów i inne, prawda? No, co ci ludzie mają wspólnego z gminą Krasnopol? No raczej nic, bo nawet działek nie mają w gminie Krasnopol. No ale będę się upierał, że są wśród nich również tacy, którzy mieszkają na terenie gminy Krasnopol. Są, mówię, kiedy, że są, oczywiście. Kiedy podejmowali ważną życiową decyzję, to nikt im nie powiedział, że za oknem będą mieli gigantyczne wiatraki. To znaczy za oknem? Nie, panie redaktorze. Bo no, ale są widoczne z daleka. No to my suwalskie wiatraki w Krasnopolu widzimy. Ha. Widzimy wieczorem, jak światełka migają, widzimy w Krasnopolu. To jest ponad 20 kilometrów. To nie da się ukryć tego. Proszę pana, natomiast wiatraki powstają, to nie ma tak, że, bo są takie ataki, że wójt tam robi. Nie. Proszę pana, w tej chwili na przykład mamy zawieszone wszystkie te postępowania odnośnie wiatraków. Ale zawieszone, żeby co, przeczekać chwilę? Nie, absolutnie, absolutnie. W oczekiwaniu, w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, proszę pana, zawiesiliśmy wszystkie postępowania dotyczące tych farm wiatrowych w tych poszczególnych miejscowościach i zgodnie z artykułem 66 ustawy o ochronie środowiska i czekamy, proszę pana, na raporty oddziaływania na środowisko. Inwestor musi przedstawić raporty. Rozumiem. Bez tego nikt nie ruszy.